zazwyczaj nasze spotkania są bardzo intensywne energetycznie. Tak więc teraz tak czuję, tak jest mi mówione, że chciałbym trochę poopowiadać wam na samym początku o jakby takim BHP, po prostu pracy z energią, BHP w trakcie przemian. Będę wam opowiadał o rzeczach, które chciałbym, żeby ktoś mi opowiedział 10 lat temu, żebym nie musiał ich sam wszystkich odkrywać. I będą to efekty moich własnych, osobistych przemyśleń, doświadczeń, przeżyć. Mamy tutaj dość zróżnicowaną grupę. Część ludzi jest w duchowości od bardzo dawna, część krócej. Niektórzy z was stawiają swoje pierwsze kroki, czy pierwszy raz tak naprawdę głęboko gdzieś w tym są. A część z was zajmuje się uzdrawianiem duchowym już w zasadzie siebie i innych. Tak więc grupa jest dość zróżnicowana. I to, co będę mówił, to też, co jest teraz nagrywane, będzie tak naprawdę do jakby dwóch grup ludzi. Jedni ci, którzy już pomagają innym, albo mówiąc trafnie, czują, jak ta pomoc z góry, to światło od Boga przez nich przepływa do innych ludzi. A część będzie dla tych, którzy po prostu czują, że coś się we mnie przemienia, nie wiem co i tego nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem, co się we mnie dzieje, nie rozumiem, czemu moje ciało tak nie reaguje. Nie rozumiem, czemu na przykład usłyszę jakiś przekaz, czy obejrzę mnie na kanale i mnie po prostu rzuca coś telepie. Albo że nie mogę czegoś słuchać, że uciekam, że po prostu nie wiem, co się dzieje, nie rozumiem tego. I właśnie to, co teraz chcę opowiedzieć, ma na celu właśnie zaadresowanie tych pytań. Tak więc zacznijmy od takiej rzeczy, która jest w zasadzie trywialna, którą należy o tym pamiętać, że przemiana duchowa w nas to nie jest tylko przemiana taka, że zmieniają się gdzieś takie abstrakcyjne myśli gdzieś tam we mnie, w moim umyśle, w jakiejś takiej przestrzeni, która jest odcięta taką kreską od mojego ciała. Bo tak nie jest. Przemiana duchowa to jest i zmiana sposobu myślenia, ale ona ciągnie za sobą zmiany, nazwijmy je energetycznymi w ciele. Wiem, że słowo energia może nie wszystkim z was się podobać, bo na przykład niektórzy z was wolą taką terminologię bardziej może gdzieś chrześcijańską, mistyczną, to jest z tradycji, ale staramy się użyć jakiegoś języka, który będzie najbardziej zrozumiały dla was wszystkich po prostu. Tak więc wyobraźcie sobie, albo poczujcie, albo część z was doskonale o tym wie, że mamy, oprócz tego, że mamy nasze ciało takie fizyczne i mamy jakieś gdzieś myśli swoje, nasze, to mamy coś takiego jak ciało energetyczne. I tutaj jest dużo różnych takich, nazwijmy, new age'owych teorii, podziałów. Mamy to jakieś ciało astralne, coś tam, coś tam, coś tam. Nie chcę w to wchodzić, bo dla mnie to jest całkowicie niepotrzebny podział. Mamy ciało, mamy energię wewnątrz nas i nasze myśli są powiązane z energią, a ta energia jest powiązana z naszym ciałem. I to jest takie jakby... Po tym poznasz osobę na przykład, która doświadcza czegoś faktycznie duchowych wglądów, że u niej te zmiany są na tym polu energetycznym już w niej. I ty jesteś przy takiej osobie i czujesz, że się coś w tobie dzieje, a ta osoba może kompletnie nic nie mówić. Albo nawet mówić w innym języku. Albo puszczasz sobie jakiś film, czy gdzieś jesteś z kimś, kto ma te prawdziwe wglądy i ty czujesz, że w tobie się coś dzieje dobrego, a ta osoba może nic nie mówić, może mówić w innym języku, nieważne. Po prostu ty czujesz, że coś się zmienia. A z innej strony będziesz sobie rozmawiał, co może być nawet częstsze, że ktoś będzie opowiadał na tematy duchowe, będzie ci mówił, tutaj będzie prawił różne kazania i nic. I ściana, nic się nie dzieje, czujesz tylko, że przez twój umysł przepływają pewne myśli, które brzmią ciekawie, brzmią interesująco, ale za przeproszeniem gie się zmienia. Po prostu nikt nie ma za tym tej energii po prostu, tej energii, tej chrystusowej świadomości. I o co chodzi? Jak masz kontakt z tą energią, na przykład z przekazami, to wtedy w tobie mogą pojawiać się różne reakcje. Możesz czuć coś w ciele, możesz czuć coś na poziomie myśli, a tak naprawdę nie chodzi nawet o tyle, że ty konwertujesz w jakiś sposób swoje myśli, bo to też się jakby w jakiś sposób w trakcie przemiany duchowej dzieje. Ale to, co jest dużo ważniejsze, to ta zmiana na poziomie energetycznym wewnątrz ciebie. Że ty de facto jakbyś stawał się inną istotą, bo ta energia jest przed ciałem i przed twoimi myślami. Że jakby ona jest tam, jest to takie jakby źródło i dlatego tak ciężko jest to
przekazać, wręcz to jest niemożliwe. Nie da się, słuchaj, ja ci powiem wszystko, co wiem, masz, to jest moja cała energia, którą mam, weź ją sobie. Nawet jak ktoś ci powie intelektualnie, tak, przyjmuję, to się nie zadzieje w pełni. To się zadzieje może tam trochę tyci. I dlatego to nie jest tak, że ty możesz od kogokolwiek to otrzymać jakby w całości, czy przyjąć, bo ta przemiana, ty się możesz na nią zgodzić. Po prostu pozwolić, żeby ta energia w twój sposób się przemieniła. I teraz każdy z nas, którzy tu są, w pewien sposób inaczej zaprzeczył Bogu. Każdy z nas ma swoje własne jakieś egotyczne schematy i jego każdej osoby działa w inny sposób. I teraz nie jesteś w stanie skopiować żadnej sposoby czy jej rozwiązania, bo to nie może ono nie pasować dokładnie do twojego problemu. I chodzi o to, że jak budzimy tą energię, jak ona się w nas budzi, to ona zaczyna prostować pewne rzeczy. Zaczyna prostować nasze myśli, nasze zachowanie, nasze postrzeganie, ale też możemy zacząć czuć, i to jest właśnie ten fragment, który chciałbym, żeby ktoś mi powiedział 10 lat temu, możesz zacząć czuć dziwne rzeczy w ciele. Dziwne, naprawdę dziwne. Że nagle słyszysz coś, albo widzisz jakąś osobę i zaczynasz czuć taki ból, ale ty nie jesteś chory, no nie? A zaczynasz czuć ból w jakiejś części ciała. Później odkryłem, co nie jest czymś takim, że chcę wam wtłaczać jakąś terminologię, czy chcę was do czegoś przekonywać, bo ja to zacząłem czuć, a dopiero później zrozumiałem, czy tam usłyszałem, że to jest do tego teoria, że są po prostu czakry, takie punkty energetyczne w naszym ciele, które są odpowiedzialne za różne obszary naszego życia. Że mamy na przykład czakrę podstawy, która jest tutaj w okolicach odbytu, do której przypisany jest kolor czerwony, która odpowiada między innymi za takie rzeczy jak poczucie bezpieczeństwa tutaj w materii, przyciąganie sukcesów materialnych, ale też poczucie winy tam mocno siedzi. Później mamy czakrę sakralną, odpowiadającą między innymi za związki, seksualność, za kreatywność. Później mamy czakrę splotu słonecznego, czakrę serca, czakrę gardła, czakrę trzeciego oka i czakrę korony. I teraz tej teorii w żaden sposób nie trzeba wkuwać na pamięć. Ona może być nawet zbyteczna dla części z was, tylko bądźcie świadomi tego, że jak będziecie wzrastać duchowo, niezależnie czy na tym warsztacie, czy gdziekolwiek po prostu w waszym życiu będziecie wzrastać, to pewne energie będą się w was budzić i jeżeli macie jakieś blokady, poblokowane jakieś obszary, może na przykład nawet niektóre z miejsca są pozmieniane chorobowo, to będziecie tam czuć ruch albo wręcz czasami nawet taki ogień, takie dziwne uczucia, że o, ale mi się teraz tutaj mieli, no nie? I to będzie powiązane z różnymi sytuacjami w waszym życiu. I też te różne miejsca, które mogą być bolące, które mogą, że tak powiem, pojawiać się, wychodzić, one są po to, żeby ci wskazać. Na przykład, to akurat nie ma na warsztacie takiej osoby, z którą miałem kiedyś sesję, która od wiele lat myślała, żeby coś zrobić. Chciała coś zmienić w swoim życiu, miała nawet bardzo konkretny plan, ale mówiąc prosto, po prostu się bała. I wolała sobie żyć w swoim takim ziemskim życiu, gdzie było wszystko poukładane, gdzie wiedziała, swoją firmę znała, wiedziała swój obszar, którym zarządza i tak dalej, wiedziała, miała wszystko poustawiane. A życie ją chciało popchać gdzieś. I ona tak długo hamowała to, że zaczęła mieć po prostu intensywny problem z kolanami, które są na przykład odpowiedzialne za ruch, za zmianę. Między innymi. Więc tych obszarów energetycznych w naszym ciele jest dużo. I one są powiązane po prostu z naszymi emocjami, z tym, co czujemy, z tym, co przez nas przechodzi. Teraz tak, wystarczy być tego świadomym, że w trakcie mojej przemiany duchowej, w trakcie mojego przebudzenia mogę czuć dziwne symptomy, które będą niezrozumiałe. Jak pójdziesz do lekarza, to ci nic nie powie, albo każe ci się puknąć w głowę. I de facto jesteś tym sam. Możesz porozmawiać z ludźmi na ścieżce duchowej, którzy przez to przechodzili. Może będą w stanie ci jakoś pomóc. Coś was wszystkich przyprowadziło na ten warsztat, na to spotkanie. Chyba nawet ty opowiadałaś o tym, że przyszłaś, nie wiedziałaś dlaczego w zasadzie, tak? Tak, nie wiedziałaś dlaczego. Po prostu poczułaś, że chcesz przyjść i to cię po prostu tutaj przywiodło. I teraz właśnie to coś, to takie właśnie przyciąganie, to takie prowadzenie do naszej ścieżce, to jest właśnie ten głos Ducha Świętego, możemy go tak nazwać.
to przewodnictwo z góry od Boga, które nas gdzieś prowadzi w różne miejsca po to, żeby nam pomóc w tej przemianie, której my możemy nie rozumieć. To jest też ważne. Możemy nie wiedzieć, co się w nas przemienia. Po prostu gdzieś tam coś cię będzie paleć, boleć i ty nie wiesz co, ale to cię gdzieś może doprowadzić, gdzie, okej, za jakiś czas zrozumiesz, co to było, po co to było, gdzie się to uzdrowiło i tak dalej, i tak dalej. Że jakby w pewnym sensie jesteśmy jak we mgle, a ktoś tam pokazuje, słuchaj, idź, zrób krok do przodu, nie? I tam nie ma napisane, że ten krok do przodu rząd cię, nie wiem, uzdrowi z wszystkich twoich problemów, tylko jesteś proszony, zrób krok do przodu i nie wiesz po co. Zrobisz ten krok do przodu, coś się zmieni, coś poczujesz, coś doświadczysz i później będzie zrób kolejny krok do przodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po pewnym czasie zaczniesz rozumieć, czy ja mam zawsze ufać? Plan będzie mi objawiany po kawałeczku, taki mały kawałek, to co mam zrobić na teraz. To będzie prowadziło do pewnych przemian wewnętrznych i później następny krok, następny, następny. Tak powolutku po prostu ta droga do Boga indywidualna każdej osoby będzie sobie szła do przodu. I czasami będziesz otrzymywał, a czasami będziesz proszony o dawanie, jak będziesz widział kogoś, kto z jakiegoś punktu widzenia, z twojej perspektywy ma jakiś problem z czymś. I teraz część z was może pamięta taki film, który zrobiłem jakiś czas temu na temat pomaganiu innym. Link do tego filmu umieszczę po tej stronie ekranu. I teraz ten film, żeby pomóc w ogóle komuś innemu, to ty najpierw musisz czuć, czy w tobie nie ma problemu. I to jest, teraz już przechodzimy tak płynnie do tej odpowiedzi dla tych z was, którzy czują, że przez was przepływa jakiś rodzaj uzdrawiającej energii. Że zanim ty się rzucisz, że ktoś tam ci się z czegoś zwierzy, że ja wiem, jak ci pomóc, bo to musisz to i to, a tamta osoba nie rozumie, a ty się bardziej, coraz bardziej nakręcasz. I w pewnym momencie zaczynasz, nie wiesz kiedy, zaczynasz się sam źle czuć, tamta osoba się czuje atakowana i wychodzi z tego jeden wielki kwas, a ty chciałeś dobrze. To zanim w ogóle zaczniesz cokolwiek komuś mądrkować, prawić, uzdrawiać, zanim po trzykroć zapytaj mistrzów, czy Ducha Świętego, czy swojego wewnętrznego przewodnictwa, czy ja mam w to w jakikolwiek sposób ingerować. I tylko jeżeli trzy razy pod rząd dostaniesz tą samą jednoznaczną odpowiedź, to dopiero wtedy się odzywaj. Albo po prostu pozwól, żeby ta energia przez ciebie przepłynęła, bo czasami dostaniesz sprzeczne informacje. Tak, nie, tak. To znaczy nie. To znaczy, że jest jakaś gdzieś wątpliwość w tobie, bo pomaganie to jest dostrzeganie kogoś w świetle. Widzisz kogoś takim, jakim on jest, czyli widzisz tą chrystusową esencję w nim, a nie, że słuchaj, ja wiem, że ty masz ten problem, ja do ciebie przyjdę, ja będę z tobą gadał, żebyś ty przyjął moje rozwiązanie na swój problem. Co to ma wspólnego z duchową drogą? To jest takie, wiecie, bycie coachem, czy psychologiem, czy kimś. To nie jest duchowość. I w duchowym uzdrawianiu, bo tak naprawdę o tym w tym momencie mówimy, chodzi o to, że ty czujesz tego Boga w sobie, widzisz Go w drugiej osobie i w jakiś sposób, który nie do końca jest zrozumiały, po prostu dzieje się tak, że ta osoba zaczyna rozumieć, zaczyna czuć i zaczyna się czuć lepiej. A ty albo coś powiedziałeś, albo nic nie powiedziałeś, albo po prostu byłeś, siedziałeś i coś się po prostu uzdrowiło. I teraz, żeby być tą obecnością uzdrowicielską, mieć ten tak zwany umysł Chrystusa, bo tak to możemy określić, posiadanie umysłu Chrystusa, czyli bycie połączonym z Nim, to ty musisz czuć w środku taką czystość. I wielokrotnie będzie tak, że ktoś na tym spotkaniu z pozornym problemem, o czym powie, albo będziesz tylko obserwował w jakimś zachowaniu, albo w czymś, on będzie tobie starał się przypomnieć i wskazać, słuchaj, ty też miałeś kiedyś taki problem, albo słuchaj, ty masz dalej taki problem, a nawet go nie widzisz i teraz widzisz go zawsze w świecie, widzimy nasze własne problemy w sposób przejaskrawiony. Czyli to nie jest nigdy tak, że na przykład masz złą relację z partnerem czy z pieniędzmi, jakąś tam coś jest niezaleczone. To nie będzie tak, że ty to nagle zobaczysz sam z siebie, chociaż czasami może owszem, tak będzie. Ale te rzeczy, które są u nas poukrywane, to po to jest cały ten świat, żebyśmy je zobaczyli w przejaskrawionej postaci.
Czyli na przykład masz jakiś tam taki mały problemik, no nie, o którym nawet może nie wiesz. I zobaczysz człowieka na zewnątrz, który ma taki wielki problem z tym. I sobie możesz go tak krytykować i osądzać, on jest taki zły, on jest taki głupi, on tego nie rozumie, bla, 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 bla. I to wszystko jest, do niczego nie prowadzi, to nie ma żadnego sensu. Od razu powiem. On jest po to, żebyś ty zrozumiał, a we mnie jest ta sama energia z jakiegoś powodu. We mnie jest coś starego, że ja sobie tak myślę, że ja sobie tak czuję, a okej. Okay. Czyli po to ja to widzę, żeby poczuć to, co jest we mnie. I teraz ta osoba sobie jest, niech ona sobie będzie, niech robi sobie co chce, nieważne. Ty poczuj, jak w tobie ten kawałek tego problemu, co był, on się w tobie uzdrawia i poczuj po prostu, jak on się rozpuszcza. I albo coś powiesz, bo czasami trzeba coś powiedzieć, żeby to się rozpuściło w tobie. Na przykład, jeżeli nie wyrażasz siebie, nie wyrażasz swoich emocji, to tak wiecie, kisząc się, o, jest wszystko w porządku, to się wcale nie uzdrowi. Czasami trzeba coś odpowiedzieć, a czasami będzie tak, że po prostu trzeba się gdzieś wycofać, przemilczeć, przeoczyć coś, przebaczyć, nie reagować, nie napędzać. To po prostu wszystko jest bardzo indywidualne i zależy od konkretnej sprawy. Mówię o na takim generalnym poziomie, żebyście po prostu wczuwali się w to, czy ja jestem w tym czysta. W moim umyśle, pomimo tego, że widzę jakiś tam gdzieś w kimś pozorny problem. Czy ja jestem w swoim umyśle czysty? Jeżeli jestem, to wspaniale. To tak tylko trzymaj. Utrzymuj tą wibrację. A jak nie, to wykorzystaj tą sytuację, żeby to w sobie uzdrowić. Zdradzę wam teraz taki kawałek takiego przekazu, który dostaliśmy kiedyś razem z Dominiką. Jak Jeszła nam powiedział w sprawie tego, że jakieś tam konfrontacje z jakimś problemem było. I on powiedział coś takiego, kuj żelazo póki gorące. Mając na myśli, czujesz w tobie, wiesz, jakaś energia, coś cię rzuca, jakieś emocje, to teraz się tym zajmij. No nie odkładaj tego na jutro, za 3 dni, za 8 dni, albo jak to się skończy, bo nie mogę, tylko po prostu zajmij się tym teraz, bo to jest właśnie to, po to to wychodzi teraz, żeby teraz się tym zająć, żeby teraz to uzdrowić, że Duch Święty jakby zna tą kolejność, ten po prostu to, co wychodzi teraz, temu jakieś stare emocje, stare brudy, to teraz dam temu czas i pozwolę się temu po prostu zaleczyć. Zaleczyć, zaleczyć.